Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym drugim już dzisiaj spotkaniu w ramach kampanii edukacyjnej Błędy Kształcą. Może dla tych, których nie było na pierwszej części, która była dzisiaj o 10 rano. Celem kampanii jest odczarowanie błędów, czyli pokazanie dzieciom, że śmiało możemy popełniać te błędy, byle byśmy mogli się później z nich czegoś nauczyć. Kampania jest objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka, Fundacji Dobra Porażka, a partnerem kampanii jest Wiosna Edukacji, której mam zaszczyt być ambasadorką. Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdą Państwo na mojej stronie internetowej www.spokopolski.pl ukośnik blog. Tam jest formularz, dzięki któremu można się zapisać pakiet materiałów promocyjnych, gotowy e-book z materiałami do pracy na lekcjach. Zgłaszać się można do końca maja, jeżeli zdąży się oczywiście wcześniej kampanię przeprowadzić, a dla wszystkich uczestników przewidziane są zaświadczenia poświadczające udział w kampanii. Jest ze mną już Justyna Zaryczańska, polonistka w Społecznej Szkole Podstawowej imienia Rady Europy w Lublinie. Justyna prowadzi Gazetkę Szkolną, Ekspres Społeczniaka, bloga Jutro Polski, jest ambasadorką Geniali, propagatorką Edpuzle, członkinią Super Belfrów, i pasjonatką aktywnych metod nauczania. Także myślę, że ma tutaj ogromną ilość inspiracji dla nas do pracy z błędami na zajęciach. Oddaję głos. Dzień dobry, dzień dobry, dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej świetnej akcji, że mogę być ambasadorką i dzisiaj przekazać Państwu kilka takich moich pomysłów na prowadzenie aktywnych działań właśnie w swoich szkołach. Nie mogę jeszcze udostępnić ekranu, myślę, że za chwilkę będę mogła. Pokażę Państwu takich kilka właśnie pomysłów. Prezentacja moja będzie dotyczyła właśnie tego, co w szkole rzeczywiście mm, można zrobić. Mam nadzieję, że wszystko widać, dlatego chyba możemy zaczynać. Moja prezentacja, mam nadzieję, jest już widoczna. I teraz cóż, przede wszystkim ja już na, u mnie na blogu na Jutro Polski pokazywałam Państwu, jeśli Państwo widzieli, to, to świetnie, taki pomysł z gazetką szkolną. To jest pomysł takiej gazetki stworzonej dosłownie przez czwartą klasę. To nie są jacyś zaawansowani gazetkowicze, ale moi ukochani, tacy, którzy po prostu szczerze robią różne rzeczy dotyczące właśnie i gazetki, ale też różnych innych aplikacji, które poznajemy na takim kółku. Natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o taki przykład gazetki numeru specjalnego z błędami, proszę zobaczyć. Ja rzuciłam hasło. Po prostu zróbmy gazetkę o błędach, i to dzieci wymyśliły, że to będą na przykład błędy w pieczeniu pizzy, tak jak Państwo tutaj widzą, albo błędy dorosłych względem dzieci. Błędy tak w ogóle, albo czy uczeń ma prawo robić błędy na sprawdzianach. Prostym językiem napisane treści, które wisiały przez bardzo długi czas na korytarzu szkoły, naprawdę dawały do myślenia, wiele osób się przy nich zatrzymywało. To jest taka prosta rzecz, którą możemy zrobić, nawet wtedy, kiedy nie prowadzimy gazetki szkolnej tak po prostu. To może być zadanie na lekcji, bo taką gazetkę po prostu można złożyć w kanwie. I tak jak mówię, błędy, zgłaszane błędy w, w grach komputerowych, błędy, których niełatwo i tak dalej, błędy różnego rodzaju. To było tak, że one potem się też stały takim punktem do wymiany zdań, do rozmowy. Naprawdę Państwu polecam taką właśnie aktywność. To może być nawet po prostu nie kółko, ale lekcja, która jest przeznaczona na to, żeby po prostu porozmawiać, napisać krótkie teksty o błędach różnego rodzaju. Pomysł taki zostawiam, to jest coś, o czym już gdzieś tam wspominałam. Kolejną rzeczą, którą chciałam się z Państwem dzisiaj podzielić, to taki pomysł na przeprowadzenie no, kampanii w czwartej klasie, czyli w klasie, która przychodzi jako taka właśnie nowa klasa, że tak powiem, do, tych, do tej sfery starszych klas. Zrobiliśmy sobie taką kampanię o, połączoną, połączoną z tym, dlaczego warto stosować akapit i dlaczego nie warto stosować korektora. I to tak naprawdę połączyłabym, tylko akurat w mojej klasie czwartej nie miałam takiej potrzeby. Jeszcze z taką kampanią, dlaczego nie warto korzystać ze zmazywalnego długopisu, który też przecież tak naprawdę, co robi, zakrywa błędy, zmazuje je, tak jakby one nie były potrzebne, tak jakby one nie uczyły. I tutaj, właśnie, to był punkt wyjścia, najpierw do rozmowy z dzieciakami. A potem oni stworzyli te naprawdę wesołe plakaty. Smutny akapit z super fryzem, a tutaj smutny korektor, który jest przekreślony. I to są przykłady takich prac, które po prostu dzieciaki same stwierdziły, że świetnie było pokazać, świetnie było prezentować. Tak naprawdę też porozmawiać o tym, że ten korektor tylko zakrywa to, co tak naprawdę może być potem wspomnieniem tego, co najpierw było wyborem dzieci, dlaczego ten wybór był zły. No właśnie, uczymy się na nim, no to po co go tak naprawdę zakrywać? To jest też coś, co trafia do dzieci jako coś takiego... Co jest też punktem wyjścia do tego, że ten zeszyt, który prowadzą czwartoklasiści, wcale nie musi być też pozbawiony błędów. To nie musi być zeszyt idealny, taki od A do Z piękny, kolorowy. On oczywiście będzie kolorowy, ale będzie też miał po prostu zwykłe przekreślenia. I im szybciej z dziećmi o tym będziemy rozmawiać, tym bardziej one nabierają tak naprawdę wiary w to, że rzeczywiście tak jest, że te błędy to jest po prostu część tego, jak prowadzą zeszyt, jak się uczą i tak dalej. Kolejną rzeczą z takich bardzo szkolnych jest to, jak prowadzimy rozmowy na godzinie wychowawczej, wtedy kiedy na przykład przeprowadzamy ewaluację różnych działań, które podejmujemy, tak jak na przykład kiermasze. Moja klasa bardzo lubi takie działania, przygotowują jakieś rzeczy na cele, na cele swojej klasy, zbierają różnego rodzaju formy wsparcia i dzielą się zadaniami. Robią wszystko bardzo chętnie sami, ustalają, kto kiedy co będzie robił, za co będzie odpowiadał, co ma przynieść. Natomiast to, jak to wyszło i co można zrobić, żeby to po prostu usprawniać, to jest właśnie ten element, o który ja zawsze dbam. Żeby dzieci czerpały z tego wiedzę również o swoich kompetencjach, żeby wiedziały tak naprawdę, że jeden jest dobry w tym, drugi w tym. Tutaj zrobiliśmy coś, co mogliśmy zrobić lepiej, czyli to nie jest tak, że nasza akcja nie była udana, ale możemy zrobić coś, żeby ta akcja po prostu była jeszcze lepsza, wtedy, kiedy będziemy ją tworzyć, przeprowadzać następnym razem. I proszę mi wierzyć, to warto z dziećmi o tym rozmawiać, zapisywać. Zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie weźmie taką kartkę, potem możemy ją powiesić na ścianie, Wtedy, kiedy będziemy przeprowadzać tę akcję po raz kolejny, kiedy dzieci będą ją szykować, po prostu bierzemy kartkę, patrzymy na nią, co było ostatnio nie tak, przypominamy sobie i już na przykładzie kolejnych błędów, po prostu usprawniamy swoje działania. Także taka praca wychowawcza to myślę jest coś, co wielu z nas tak naprawdę dotyczy. Dzisiaj podczas pierwszego spotkania pojawił się już taki pomysł związany z pracą z błędami, a ja tutaj Państwu podpowiadam, że Wystarczy tak naprawdę uczniów poprosić o to, żeby poprosili Chat GPT, ten taki podstawowy, ten darmowy, o to, żeby na przykład napisał nam streszczenie jakiejś lektury, tutaj na przykład streszczenie zemsty. I już jak Państwo pewnie tutaj widzą, Rejent jest bogatym, starszym wdowcem, który chce wydać swoją córkę klarysę za mąż. Cześnik, młodszy mężczyzna chce się ożenić z klarysą, jednak jego zły charakter i plotki na jego temat odrzucają rejenta, itd. Tak tak Pojawiają się śmieszne rzeczy, które tak naprawdę świetnie sprawdzają to, czy dzieciaki znają tekst, albo czy po prostu skorzystali z lekcji, które przeprowadzaliśmy, i czy już naprawdę wszystko się poukładało, przepraszam. To jest taki naprawdę moment do rozmowy nad tym, że sztuczna inteligencja czasami też te błędy popełnia, że my też nie jesteśmy robotami, że my też je popełniamy I, i ten tok myślenia układa się sam, tak naprawdę. Myślę, że dzieci też mają taką dużą satysfakcję, no, zawsze tak jest, że widzą coś, co tak naprawdę dla nich jest oczywiste, a tutaj sztuczna inteligencja, ChatGPT, popełnił takie, no, można powiedzieć, podstawowe błędy. Także z wieloma lekturami. Ja najpierw pracowałam w ten sposób z panem Tadeuszem, potem z innymi. Można tak działać. To jest zawsze taka śmieszna refleksja nad tym, że jednak uczeń, który gdzieś tam sam dowiedział się czegoś i, i, i przećwiczył pewne treści, no jest lepszy niż tak naprawdę coś, co, co widzi po prostu wygenerowane w internecie. Błędy na szkolnej tablicy, proszę Państwa. Tutaj też już wcześniej była mowa o tym, ale. Ja tak zaczęłam sobie uświadamiać, że tak naprawdę, kiedy ja sama coś piszę na tablicy, podczas lekcji, albo kiedy uczniowie podchodzą i coś piszą, my nie musimy koniecznie używać gąbki, żeby zmazać to, co było zrobione, co było napisane wcześniej. Czasami ta gąbka oczywiście jest potrzebna, żeby coś było czytelne, żeby coś było. Tak naprawdę widoczny na tej tablicy. Jeśli jednak nie ma takiej potrzeby i możemy po prostu skreślić to i napisać obok, to tę gąbkę po prostu możemy wyeliminować. Dlaczego? Ponieważ my w ten sposób przy okazji pokazujemy dzieciakom, jak może wyglądać zwyczajne skreślenie. Że każdy z nas oczywiście te błędy popełnia i że każdy z nas ma do nich prawo i nie ma się czego wstydzić. I po prostu idziemy dalej, piszemy nad, piszemy obok, ale po prostu w ten sposób działamy, że patrzymy, co zrobiliśmy i tworzymy coś dalej. Podobnie jest z prezentacjami. Tutaj oczywiście mam dla Państwa prezentacje i w moich prezentacjach, które Pokazuje dzieciakom na lekcjach, też się pojawiają błędy. I y, proszę nie wierzyć, to jest też dla dzieci sygnał, jeśli oni wiedzą, że mogą mi powiedzieć, że na przykład tu jest literówka, ja, y, zdarzyło mi się kilka razy tak, że, y, o rany, zauważyłeś literówkę, której ktoś w tamtym roku, bo wtedy przygotowywałam tę prezentację, nie zauważył, czyli super, czyli właśnie o to chodzi. Ja też jestem nieomylna, i to jest ten sygnał, który dajemy dzieciakom tak po prostu podczas zwyczajnych zajęć. To jest to samo, co na przykład pisanie, kiedy ja na przykład coś tam skreślam na tablicy, a ktoś tak naprawdę już coś napisał u siebie w zeszycie i ma taką zagwozdkę, co by tu zrobić teraz z tym, co napisał błędnie w zeszycie, no po prostu skreślić. Czyli oswajamy, oswajamy z błędem tak po prostu, to jest coś normalnego, co po prostu przydarza się każdemu. Animacja poklatkowa. Ja ostatnio też pokazywałam na blogu animacje, które moje dzieciaki robiły i to było też znowu uczenie się animacji. Proszę Państwa, to było jedno, drugie, trzecie podejście. Dzieci oglądały te rzeczy. My nie możemy oczekiwać od, albo bać się nawet takich rzeczy na lekcji, oczekując od dzieci, że będą od razu te rzeczy fantastyczne. No nie, oni się muszą tego nauczyć. I takie eksperymentowanie z różnymi rzeczami, które dzieci mogą zrobić projektowo czy też nieprojektowo, ale projektowo najchętniej, no to oczywiście jest też tak, że powoli, powoli, ale dochodzimy do tego mistrzostwa po prostu krok po kroku, a nie od razu. Także nie bójmy się po prostu pokazywać dzieciakom no, tych rzeczy, których oni jeszcze nie potrafią, i oddawać sprawczości w ich ręce. Bohaterowie literaccy, ja też, od kiedy akcja ma miejsce nasza, ja też zaczęłam dzieciom zadawać te pytania związane z błędami bohaterów literackich. Czy oni te błędy popełniali i jak na nie reagowali? Czy oni się szybko uczyli na błędach, czy oni się w ogóle uczyli na błędach? To jest też świetna rzecz, którą moi uczniowie niedługo będą pisać szóstoklasiści, jako te pierwsze takie rozprawki i te wypowiedzi argumentacyjne, gdzie będziemy tak naprawdę rozmawiać o czymś, co też tak naprawdę prezentują te postaci, które oni tak naprawdę poznają dzięki książkom. Czy to rozprawka w siódmej klasie, w ósmej, czy to właśnie we wcześniejszych klasach takie rozmowy na ten temat, że każdy, kto po prostu popełnia błąd, ma prawo, żeby się zmienić. I wtedy, tak jak na przykład chłopcy z Placu Broni, to jest ten moment, kiedy możemy po prostu coś zmienić, ale nie musimy. Jeśli zmieniliśmy, to znaczy, że po prostu idziemy w tą dobrą stronę i to jest nasz wybór i to jest nasza droga. Taka lekcja, którą po prostu sami sobie gwarantujemy. Pokazać chcę Państwu jeszcze taką książkę. To jest taka książka dosyć nowa. Joanny chmury, psycholożki, trenerki, którą kiedy zobaczyłam i przeczytałam tytuł to nawet lepiej, to od razu sobie pomyślałam, że to może być raz. Ciekawa książka dla nas, jako dla dorosłych ludzi, którzy też z tymi błędami po prostu no, pracować często warto, także, także coś, coś dla nas dorosłych na pewno jest to ciekawego. A z drugiej strony, co by było, i mam zamiar szczerze mówiąc zrobić coś takiego w szkole, gdybyśmy mm, poprosili dzieci, zrobi, robiąc taką dużą tablicę, wy, wy, wywieszając na przykład jakiś duży, naprawdę arkusz papieru, Napisali takie skojarzenia, poprosili dzieci o to. To nawet lepiej, że popełniłem błąd jakiś tam, bo nauczyłem się dzięki temu coś tam. To nawet lepiej, że coś mi się nie udało, dzięki temu coś tam, coś tam. I tak sobie myślę, że to może być ciekawy też eksperyment, który też mm, przeprowadzę i, i ciekawa jestem wyników. Jak bardzo młodzież będzie chętna do tego, żeby pisać o tym błędzie, oczywiście anonimowo, zobaczymy. Ale taka inspiracja, myślę, że coś ciekawego może z tego wyniknąć. Chciałam też państwu pokazać taki filmik. On nie wiem czy państwo dobrze będą słyszeli głos, ponieważ to zależy od głośności u państwa. Tutaj jest taka muzyczka, ja ją wyciszę. To jest taki filmik krótki w Geniali, który który też można pokazać uczniom w momencie kiedy zaczynamy z nimi rozmowę na tematy błędów. Taki film, proszę Państwa, też można wysłać potem do rodziców naszej klasy, po to, żeby też pokazać, że my o tych błędach rozmawiamy, żeby dać znać też rodzicom, że ten błąd przez nas jest po prostu traktowany jako coś normalnego, i też może niektórym rodzicom dać do myślenia, że my rzeczywiście ten błąd szanujemy, no i warto po prostu się z nim zaprzyjaźnić. Krótko Państwu pokażę ten, ten filmik, on, on będzie dostępny u mnie na blogu, jak go udostępnię, także taka krótka zajaweczka, już, już włączam. I tutaj już dam pauzę, żeby nie przedłużać. Ten mm, pomysł na taką prezentację to może być też pomysł dla uczniów. Oni też mogą zrobić swoją własną prezentację dotyczącą błędów. To może być po prostu pomysł na godzinę wychowawczą, która po prostu pokaże znowu pełen zakres tego, co oni myślą na temat popełniania błędów, czy to w szkole, czy to w życiu, czy to w życiu. i tego, jak na tych błędach po prostu można się uczyć. Także bardzo dziękuję Państwu za to wysłuchanie mojej, mojego krótkiego wystąpienia. Ja na jutro Polski udostępnię tę prezentację, także bardzo Państwa zapraszam do tego, żeby gdzieś tam z niej skorzystać. Zatrzymam już udostępnianie. Tak, i zaproszę już naszą kolejną prelegentkę. Mam nadzieję, że już gotowa jest, ale chyba jest już gotowa, także cieszę się bardzo. Agnieszka, są czyli odczaruj biolkę. Jeśli jesteś, Agnieszka, gotowa, daj znać. Oczywiście bardzo Cię witamy. Nauczycielka biologii, nauczycielka przyrody, Edu w fundacji Teach for Poland so, dlatego dziękuję, bardzo, bardzo witam i przekazuję już głos Agnieszce. Zapraszam. Dziękuję. Ja nie mam prezentacji, ale mam nadzieję, że to, co, z czym się podzielę, chociaż trochę e, będzie, nie wiem, inspirujące albo po prostu e, miłe dla, dla Was e, do słuchania. I, I no, że jakoś... E, o, stresuję się. Dobra, to obroba błędów, no nie? Dobrze, więc... E, na co dzień uczę w szkole dobrej tu to imię Kozłowskiej w Warszawie, w podstawówce i w liceum. A wcześniej przez dwa lata, kiedy byłam w programie Teach for Poland, programie rozwoju edu-liderstwa, uczyłam w szkole publicznej, właśnie przez dwa lata. I chciałabym powiedzieć tak trochę o, o moim błądzeniu, o moich początkach bycia nauczycielką, o jakimś takim moim wykorzystaniu i pracy na błędach na lekcji, biologii czy przyrody. Ja bardzo lubię wykorzystywać różne różną pracę z tekstem na, na biologii. Nie udaje mi się to robić za, za często, bo jednak jedna lekcja przyrody, nie, dwie lekcje przyrody, ale zazwyczaj jedna lekcja biologii jest dość. Um, no daje małą szansę na takie faktyczne wgryzienie się w tekst i poszukanie tam właśnie różnych, różnych błędów albo błędnych przekonań. Ale właśnie proces błędnym przekonaniem jest dla mnie też czymś, czymś bardzo ważnym, bo uczniowie. Na początku mając taką swoją przedwiedzę z przyjściem na lekcję, bo przecież w codziennym życiu coś, czegoś doświadczają, czy o czymś się mówi, o czymś słyszą. No i właśnie wydaje im się, że tak, wydalanie, I, i, i piszą na kartkach, czym jest to wydalanie, no a później się okazuje, że jednak nie do końca to jest to, o czym oni wszyscy myśleli. I że tak naprawdę właściwe pojęcie wydalania pojawia się u nie wiem, dwóch osób na całą klasę. Więc to jest takie, bardzo właśnie lubię zadawać im takie pytania, yy, yy, takie, takie z haczykiem, yy, bo też jest takie błędne przekonanie, że prostata to, yy, to choroba, a przecież to jest gruczoł krokowy u mężczyzn. I, i zadaję czasami takie pytanie przy układzie rozrodczym. A czy prostata jest chorobą no i niektórzy podnoszą ręce że jest chorobą a jak pytam, no dobrze, no to ci co uważają, że nie jest chorobą to czym jest, no i to nie jest takie nawet wśród chłopców <grych> znane więc to jest takie myślę biologia ale no język polski też bardzo mocno jest taką szansą na, na właśnie takie prace z błędnymi przekonaniami i na, pra na pracę z błędem. Ja oczywiście też tych błędów popełniam trochę, <grym> ale jak uczniowie je zauważą, no to po prostu mówię: Wow, super, fajnie, fajnie że słuchasz, co mówię i że zauważyłeś, że się pomyliłam, bo to jest właśnie coś, coś normalnego i, i każdy, każdy popełnia błąd. Um... Co jeszcze? Uważam, że też dobrą taką, takim miejscem do pracy z błędem jest w ogóle angażowanie uczniów w rzeczy pozaszkolne. I ja w tym roku prowadzę dwa projekty z uczniami, które są no właśnie takim wyjściem poza, poza obszar naszej szkoły. Jedno to się nazywa Elektrośmieciary i edukują tam uczniowie o um, prawidłowym segregowaniu elektrośmieci. No, i właśnie przez memy, przez krótkie filmiki, jakieś takie śmieszne rzeczy, edukują młodych, bo właśnie oni chcą wychodzić do młodych. No i oczywiście czasami zdarzają się im jakieś błędy, czyli jak mają współpracę z Centrum Elektroekologii, to czasami zdarza się dostać wiadomość, że, no dobra, filmik może fajny pomysł, ale nie do końca jest tak, jak tutaj mówicie i, i no właśnie takie poprawianie yy, i to jak bardzo widzę w nich zmianę dzięki temu projektowi yy, jest niesamowite i myślę, że ja z, z początku mojej pracy w szkole, co prawda nie pracuję jakoś długo, bo trzy yy, lata, <gry> ale no patrząc na to, jak ja się trzęsłam na początku. Yy, swojej pracy i właśnie patrzyłam na siebie właśnie przez pryzmat tych błędów, bo tak byłam ja jako uczennica też, jak sobie przypominam, to, to też yy, patrzono na mnie przez pryzmat błędów bardziej niż przez jakieś sukcesy yy, i i właśnie, skupiałam się na początku mojej pracy, o Boże, co ja tam powiedziałam, albo jak ja wypadłam, co oni sobie pomyśleli. W ogóle ja tu jestem nauczycielką, a co to, co to ma być w ogóle? Trzęsę się jak galareta przed lekcją. No, kto by pomyślał? <kłysy> no, ale to też właśnie te porażki, te takie, nie wiem, przejęzyczenia, albo y, jakieś tam y, błędy sprawiły, że właśnie założyłam y, odczarujbiolkę Biolkę. I też pokazuję uczniom, że, że no właśnie, błądzenie jest okej. Okay. I, I czasami dzielę się z nimi rzeczami takimi osobistymi i moimi osobistymi błędami, więc takim moim, moją taką, można powiedzieć, dywizą nauczycielską jest to, że nie ma niezdolnych uczniów, są tylko tacy, w których nie uwierzono albo w których, których nie zauważono właśnie przez ten pryzmat błędów i gdzieś tam to, że w, ogólnie w szkole, ale nie tylko w szkole, w pracy również, błędy są, nie są mile widziane. I bardzo się cieszę, że jest taki, taka kampania edukacyjna, jak błędy kształcą i że tak dużo osób w tym bierze udział, i że możemy właśnie wspólnie zmieniać taką społeczną. Um, społeczne e, przeświadczenie o tym, że błędy są złe. Więc e, tak patrzę, 23. E, ja chyba już więcej nie mam nic do dodania. Po prostu e, chciałam się z Wami podzielić tym, e, mm, co, co jest, e, co jest e, po prostu we mnie takiego e, bez prezentacji, przepraszam. Oczywiście, oczywiście. Bardzo Ci, Agnieszko, dziękujemy. Ja widzę coś, czego Państwo nie widzą. Dawid Właściński. Pan Belfer już jest gotowy. Także powoli, powoli szykujemy się w takim razie. Jeszcze raz, Agnieszko, dziękuję Ci za wystąpienie. Powoli do tego, żeby przywitać pana welfra na naszym dzisiejszym spotkaniu. Pan welfer pan człowiek z internetu, pan Belfer mówca, pan welfer trener. Nauczyciel chemii, nie możemy o tym zapominać. Zapraszam Cię, Dawidzie, do tego, abyś porozmawiał z nami i pokazał nam swój punkt widzenia, pokazał nam swój punkt widzenia na to, jak z tymi błędami można pracować. Zapraszamy. Cudownie, więc witam was bardzo serdecznie w to niedzielne popołudnie. Tak sobie myślę, że my wszyscy popełniamy dużo błędów w życiu, ale czasami robimy też dobre rzeczy, czyli dzielimy się swoimi inspiracjami i fajnie, że ktoś w niedzielę znalazł na to czas, żeby po pierwsze zorganizować takie niesamowite wydarzenie i całą kampanię błędy kształcą, której mam przyjemność być ambasadorem łącznie z grupą niesamowitych osób, więc tutaj po pierwsze dziękuję pomysłodawczyniom i organizatorom całego, całej kampanii plus dzisiejszej konferencji. Myślę sobie, że Rzeczywiście, jak po, pogadamy sobie troszeczkę o błędach i ten meeting taki sobie 15-minutowych, takich tedów błędowych ogarniemy, to będzie z tego niezła kopalnia potem w przyszłości inspiracji do tego, że te błędy tak naprawdę dookoła nas są. Ja... Mam taką tendencję, że dużo mówię yy, i nie mam prezentacji, dlatego sobie ustawię ładne światło i ledy za sobą, żeby przyku, przykuwały wam oko. Więc jak, wam się nie będzie, jak będzie wam się nudziło, popatrzcie sobie na ładny obrazek. Ale prawda jest taka, że opowiem wam o trzech rzeczach związanych z błędami, ustawiłem sobie chronologicznie. Yy, ja jestem ogólnie fanem błędów, yy, ale nie tak, że byłem nimi zawsze, znaczy, nim zawsze. Ja mam też taki yy, wewnętrzny problem, bo jestem nauczycielem, tak jak yy, Justyna powiedziała, chemii. A chemia ma to do siebie, że to jest taki przedmiot trochę zero-jedynkowy. I tak jak przedmioty ścisłe, one po prostu nie lubią błędów, dlatego że nas, nas nauczono jako miłośników przedmiotów ścisłych, że albo wiesz, albo nie wiesz, co oznacza, że odcieni szarości w wiedzy z matematyki, z fizyki, z chemii no za bardzo nie ma. Może być tak, że docierasz do punktów, w którym jeszcze nie odkryto odpowiedzi na twoje pytanie, a jak już odkryto, a ty jej nie znasz, to znaczy, że ci się nie chciało nauczyć definicji. I tak niestety wyglądały wszelkiego rodzaju moje przygotowania do czy to matury, czy pisania kartkówek z przedmiotów ścisłych i mi to odpowiadało. Jakoś bardzo dobrze przez cały czas się mieściłem w tym, żeby wiedzieć, gdzie jest błąd, a gdzie go nie ma. I jak go popełniałem, no to wtedy wiedziałem, że go zrobiłem. Potem, jak zostałem nauczycielem chemii, pasowałem się poniekąd w to myślenie ścisłe i tak sobie pracowałem, przy czym okazało się, żeby nie zwariować w tych bardzo ścisłych ramach, już od lat z Studencki w zasadzie. Spasjonowała mnie fotografia. Nie, od liceum pasjonowała mnie fotografia. I, i tu, tu trzeba zacząć opowieść, bo widzicie, gościu, który. Ogarnia dobrze matmę, dobrze chemię i tak dalej. Strasznie bał się języka polskiego. To jest coś, na czym nie potrafiłem, bo tam można było popłynąć, nie było tych ścisłych ram, ja ich nie widziałem po prostu. Nie Nie widziałem takiego wzoru matematycznego w języku polskim, więc to były jedyne rzeczy, z których brałem korki przed, przed maturą. No ale równocześnie miałem poczucie, że jednak w jakiś sposób muszę wyrażać swoją kreatywność poza ramami. i Wciągnął mnie mój serdeczny przyjaciel Jarek w drugiej klasie szkoły średniej do kółka fotograficznego. I wtedy w nieistniejącym już teraz technikum chemicznym w Poznaniu e, zamykaliśmy się na kilka godzin, były takie sytuacje, w których uwaga, byliśmy w tej szkole w piwnicy, robiliśmy zdjęcia. To był piątek, o szóstej rano przychodziliśmy go otwierali. Wychodziliśmy o 21, tylko żaden z nas nie dotarł na przykład na lekcję w tym czasie, w tym samym budynku będąc, bo tak kochaliśmy robić zdjęcia się w, w, w ciemni, że jakoś wybieraliśmy te rzeczy. No i tam czułem, że wyrażam siebie, ale też uwaga, nikt Nikt nie wiedział, co jest dobre, co jest złe. Bo trochę tak jest właśnie ze sztuką, ale wtedy nie miałem pojęcia o tym. Zresztą opiekunem tego kółka, filmu, kółka fotograficznego był również chemik, co oznacza, że on nam mówił o procedurach chemicznych, a nie za bardzo mógł z nami, umiał z nami rozmawiać o tym, jak te zdjęcia nam się udają, czy nie. Więc my oglądając je, mówiliśmy fajne, niefajne, a czy ci się podoba? No w sumie nie wiem, no bo nikt nas nie nauczył oglądania tej sztuki w jakikolwiek sposób, ale nauczyliśmy się wtedy, że. Moje oko, oko Jarka czy oko kogokolwiek innego, widzi świat troszeczkę inaczej, i nie ma czegoś takiego jak jedna dobre, jedno dobre spojrzenie na rzeczywistość za pomocą aparatu fotograficznego, tylko jest moje, moje i pogadajmy sobie, co z niego, co z niego wynika. I tak jakoś tak mi zajerało to. Nie miałem, po, nie miałem pojęcia, jaki to będzie miało niesamowity wpływ na moje przyszłe losy, bo potem poszedłem sobie jako nauczyciel pracować w szkole, nikt mnie inny nie chciał, więc idziemy do dobra, na chwilę wpadnę do szkoły i tak stałem się przypadkowym pracownikiem oświaty. Tam jeszcze stoi kubek, który dostałem po po trzech miesiącach pracy od mojej żony i, i zostałem, bo wsiąknąłem, ale nie wsiąknąłem w sumie przez to, że uczyłem chemii, tylko wiecie przez to, Przez to, że ja zacząłem robić z uczniami rzeczy po godzinach, czyli właśnie wszelkiego rodzaju kółka zainteresowań. I to była przepiękna przestrzeń na popełnianie błędów, bo jeżeli nie mamy... Na plecach czegoś, co nazywa się realizacją postawy programowej, to trochę człowiek może oddech, oddech złapać i może robić rzeczy, nawet jak sam nie jest przekonany, czy to coś da, czy coś nie da. Więc na początku zrobiłem swoje kółko fotograficzne i to była porażka. E, okazało się, drodzy Państwo, i to też do mnie doszło do po latach. Pewne rzeczy oczywiście, jak popełniałem błędy, dowiadujemy się po latach, że fotografia w szkole, mimo wszystko, że. Znaczy, fotografia jest rzeczą bardzo intymną, indywidualną. To znaczy, ja wychodzę z aparatem, nie da się tam zrobić zespołu, e, a dzieciaki jednak lubią pracować Spole i no i jakby fotografia po prostu mi się trochę nie udała. Ro, ro, rozleciało mi się, nie umiałem pracować z uczniami. A przyszła technologia się rozwinęła. I zacząłem, się, pojawiła się możliwość nagrywania filmów. Jeszcze nie tak łatwa jak dzisiaj, że można sobie wyjąć telefon, montować na telefonie, i nagrywać telefon. Do dzisiaj to są cuda w ogóle, ale kiedy ja zaczynałem, to biegałem z kasetą wideo, na taśmie nagrywałem. Potem w szkole, w której zacząłem pracować, w gimnazjum w 2006 roku, no mówiłem panią dyrektor na zakup takiej kamery na taśmę na zakup specjalnego laptopa do nagrywania, do zgrywania tej taśmy. I rzeczywiście robiliśmy filmiki z dzieciakami. No i tu docieramy do miejsca, w którym rzeczywiście za, zaczęły się pojawiać błędy, które e, przerodziliśmy potem w sukces. Słuchajcie, pierwszy taki ogólny, taki wielki projekt, który wziąłem na siebie półroczny, to był projekt dotyczący tego, żebyśmy stworzyli sobie szkolne, film promocyjny naszej szkoły. Zresztą, jak piszecie sobie na YouTubie Gimnazjum w Kozie Głowach, to wyskoczą Wam takie, taki, taka ikonka, gdzie stoi Paweł i za nimi uczniowie i to jest fajny telez, z którego jestem bardzo dumny on ma już 12 lat. I 12 lat temu zleciłem to uczniom trzeciej klasy gimnazjum. I oni stwierdzili, tak, damy radę, nakręcimy, zrobimy muzykę i tak dalej. No i tak trzy miesiące pytałem, czy robią, czy robią. W końcu doszło do nich, że oni nie dadzą rady i się poddali. I stwierdziłem, uwaga, wtedy, to znaczy, że tego nie zrobimy. I to mógłby być duży błąd, gdybym wtedy nie zapytał, uwaga, uczniów klasy drugiej, czy nikt nie miałby ochoty tam pociągnąć tego tematu. I pojawiło się dwóch. Jeden to był Szymon Jarząbek, drugi to był Paweł Guzik, którzy stwierdzili, że oni to spróbują. I Szymon Jarząbek, Żąbek już coś tam eksperymentował z filmami, ale tak bardzo nieśmiało. On był wtedy uczniem drugiej klasy gimnazjum. I mówi, dobra, to wezmę na siebie ten projekt. I słuchajcie, pojawił się człowiek, który rzeczywiście ogarnął wszystko, nauczył się tych wszystkich rzeczy. Zaczął to montować, złapał koncepcję, która tam miała być. Paweł z kolei nauczył się, uwaga, takiej autopromocji i pokazywania i tego. I nie bał się tego. Koniec końców, po latach, bo to też jest ważna jakby opowieść, gdybym wtedy powiedział, że ok, jakby trzecioklasiści tego nie, nie dali rady, moim błędem było to, że im zaufałem, nie zdążymy, nie zrobimy, odpuszczamy. Ale gdybym nie zapytał tych uczniów, tych dwóch, Szymona i Pawła, to dzisiaj, uwaga, nie miałbym w katalogu swoich absolwentów absolwenta warszawskiej filmówki, czyli Szymona Jarząbka, który właśnie kilka miesięcy temu, nawet nie dwa miesiące temu, zdał dyplom operacyjny, operatora filmowego, co jest bardzo wyjątkowe. I uwaga, on dla swojej miłości filmowej, którą załapał w gimnazjum, rzucił trzeci rok informatyki na, Politechniki, na Politechnice Wrocławskiej. Co roku próbował dostać się na filmówkę, w końcu się dostał i tak dokończył. I dzisiaj możecie oglądać jego teledyski albo filmy na Netflixie, seriale polskie, bo jest już operatorem w serialach na Netflixie. A Paweł Guzik z kolei jest, uwaga, prawnikiem, i zawsze mi się myli, Angielski uczelni, i to nie wiem, czy to jest Harvard czy Oxford, ja nie ogarniam tych, i on skończył prawo tam. I jak spotykamy się, to on mówi, że nauczyło go autopromocji i pewności siebie to, że on wtedy wystąpił w tym klipie. I uwaga, rozdawał autografy w Poznaniu. A film jest na tyle znany, że ponad 100. Sto... 90 tysięcy ma wyświetleń na YouTubie. Kiedyś jak jechałem do Poznania moim skuterkiem i słucham sobie radia mojego ulubionego i nagle Tymon Tymański ich już nie pamiętam kto, jest, Kędzierski chyba, zaczynają opowiadać o filmie, który my zrobiliśmy w Kozie Głowach, że takie dzieciaki ruszają głowami. I to pokazuje, że ten błąd czasami, gdzie my ustaliśmy, że ci nie dali rady, czyli my byśmy nie chcieli tego kontynuować, gdybyśmy nie podali piłeczki dalej, to byłby nasz pierwszy błąd, bo nie, nie wiedzielibyśmy, gdzie po latach dolecą te projekty. To uwaga, ten błąd filmowy, w sensie, bo potem zaczęliśmy robić kółko filmowe po tym dużym projekcie, i tam takich błędów pojawiało się bardzo dużo. Błędy montażowe, błędy, że byliśmy nieprzygotowani, że nie umieliśmy roli, że sprzęt był nienaładowany. Nie, nie Słuchajcie, tych błędów, które w trakcie kręcenia filmów my doświadczyliśmy, ja jako wtedy jeszcze młody nauczyciel, a moi uczniowie jako 13-14-latkowie to było najpiękniejsze coś co dzisiaj patrzę na tym na tym ile oni osiągnęli i mi też trochę się udało osiągnąć to właśnie ten spokój kiedy pojawia się błąd i trzeba poszukać rozwiązania w technologii filmowej świetnym rozwiązaniem jest taśma klejąca i pamiętajcie co jest piękne w kategorii myślenia o błędzie jeżeli wy realizujecie coś na co patrzą ludzie to oni widzą tylko fragment tylko kadr i nie mają pojęcia, jak po drugiej stronie wszystko jest poustawiane, jak są kable, gdzieś tam coś na trytytytki podokładane i tak dalej, oni widzą tylko ten fragment rzeczywistości, który mi pokazujecie. Więc czasami można byłoby się też skupić, że ludzie, którzy, których oceny się boicie, wcale nie zobaczą błędu, który popełniacie, bo on będzie schowany za kurtyną albo poza kadrem będzie. Więc to, że my czasami wiemy, że jakiś błąd był, to też jest dobra rzecz, żebyśmy czasami o tym głośno nie mówili, tylko mieli przekonanie, że okej, okay, wiem, następnym razem go nie popełnię, ale... No. Pojawił się, więc trzeba stanąć, podnieść głowę i iść do przodu. I nikt poza mną nie musi wiedzieć, że czegoś nie zrobiłem, albo, nie wiem, na prezentacji y, przed publicznością tak naprawdę powiedziałem o 30% rzeczy, które chciałem powiedzieć, a nie o 100%. Ale w, tylko ja wiem, że to było 30% założeń, a nie 100%, więc nie ma ochoty się spalać, y, bo, bo zostawmy z tym, co, co trafiło do publiczności. Więc pierwsza rzecz, y, Bądźcie kreatywni, bo tam, gdzie dzieje się kreatywność, czyli fotografia, malarstwo, film, dzieją się rzeczy, które można naprawiać. Właśnie błędy, z których się uczymy potem lepiej przygotowywać do następnych ról. Kolejny błąd, który się pojawił, drodzy Państwo, to był błąd mój zawodowy, z którego wynikła żółta koszulka, o której ktoś, kto gdzieś tam mnie ogląda, to wie. Nie zaliczyłem egzaminu nauczyciela dyplomowanego, bo błędem było to, że tak bardzo mi zależało, że się spaliłem i przed komisją nie umiałem dobrze się sprzedać. Komisja wtedy, wtedy, uwaga, uznała kółko filmowe, o którym wszyscy słyszeliście, nie jako innowację pedagogiczną. Uwaga, dlaczego o, obaliła mi to? Bo nie, na, nie zapytałem kolejny rok, tworząc szkolne koło, telewizję i tak dalej, moich kolegów i koleżanki we wrześniu, czy ja mogę prowadzić za darmo weekendami, popołudniami kółko zainteresowań, więc ob, jakby. Yy... Punkt 8.4.c nie był obroniony przeze mnie w czasie y, rozmowy na nauczyciela dyplomowanego i dostałem informację, że całkiem nieźle, ale mam przyjść na, pow, na, na powtórkę, na poprawkę. No i ja wtedy wiedziałem, ile czasu wkładałem w, tą, w to wszystko, co robiłem dla dzieciaków, i trochę wyszedłem smutny z tego powodu. Jakbym trochę miałem takie poczucie, że ktoś nie docenił mojej pracy, patrząc na teczkę i trzech urzędników z przodu stwierdziło, że no mi bardzo, wszystko fajnie Pan robił, ale niestety nie dopełnił Pan formalności. Ja nawet, wiecie, gdzie ja mam formalności, ogólnie rzecz biorąc. Ja wierzę w to, że coś się robi, a nie, że dokumenty się kseruje i wkłada w koszulki. No taki po prostu jestem. Eee, I trochę się wkurzyłem. I powiem wam szczerze, że wtedy to była taka sytuacja, w której byłem bardzo bliski, żeby rzucić pracę w szkole. Eee, I stwierdziłem, że ja nie będę w tym systemie siedział. I przez chwilę byłem obrażony na wszystkich. Łącznie na moich uczniów, na dyrekcję, że mi nie pomogła w żaden sposób. I na og ogólnie na system. Eee, mówię, kurczę, no dlaczego nikt na mnie nie spojrzał tak na człowieka, tylko nie wiem, na jak, jak, jak na papierek, jak jakiś, jakiś dokument. Poczułem się trochę jak uczeń, którego się ocenia właśnie z perspektywy tego, gdzie popełnił błąd i czego nie dopilnował, a nie docenia się go za to, co zrobił dobrze. Tylko teraz po latach mam taki spokój i bym do tego podszedł zupełnie inaczej. A wtedy nie było to takie łatwe. I tak dwa miesiące biłem się z myślami, co mam zrobić, i w pewnym momencie stwierdziłem, OK. Po prostu ja lubię uczyć. I teraz zmienię zasady i będę robił to po swojemu, i spróbuję zrobić to tak, jakby mnie nic nie trzymało, czyli żadnego systemu by nie było. I ja sobie tworzę swój system. Chciałem, zawsze chciałem jarał mnie internet, lekko stroniczy, jacyś youtuberzy typu Rezji, czy Rok, i tak dalej. Kurczę, a jakbym ja ten internet mógł ugryźć nie? i stwierdziłem, a z czym tu do tego internetu wejść? I zacząłem szukać. Mówię, o, to zrobię kurs o fotografii, ale wszystko było lepiej zrobione, niż ja bym w stanie zrobić w 2016 roku. To. O filmie w takim razie, skoro robię kółko filmowe z dzieciakami, to będą filmy opowiadał, też było lepiej na YouTubie zrobione niż w 2016 roku, byłbym w stanie ja zrobić. Jak szukam tego tematu, to co opowiedzieć? I wiecie co, po prostu, bo zawsze sprawdzałem, nie? Zanim, zanim coś wymyślam w internecie, sprawdzam, czy ktoś to zrobił lepiej, bo jak ktoś to zrobił lepiej niż ja byłbym w stanie zrobić, to nie ma sensu tego robić, bo to znaczy, że i tak nikt nie odnajdzie tego, co jest zrobione gorzej, nie, jakby nie poświęci swojego czasu zazwyczaj. No więc uwaga, gdzieś tam wracając ze szkoły, Padło do mnie, ej, a może ta chemia, wszyscy się boją tej chemii, a wszyscy, wszystkich ta chemia dotyczy, e, dzieciaki się uczą, rodzice muszą pomagać dzieciakom w domu i tak dalej. Ja bym sobie sam pomógł, e, jakbym nagrał filmiki z chemii, bo przecież mógłbym moich uczniów odsyłać do YouTube'a i oni mogliby się uczyć 21, a nie na zajęciach dodatkowych raz w tygodniu. I wpisałem na YouTube chemia, lekcje, i w 2016 roku naprawdę, uwierzcie mi, z lekcji z chemii, z jakimiś moimi umiejętnościami technologicznymi, byłem w stanie zrobić to lepiej. No i tak po prostu powstał pomysł na markę osobistą, pana Belfra, który w tamtym czasie w wyniku porażki po prostu i błędu, może bardziej, może bardziej porażki z której wyciągnąłem wnioski, bo myślę, że właśnie to jest ważne, że błąd jest czymś, z czego możemy wyciągnąć wnioski i to jest dobre, a porażka jest czymś, z czego nie wyciągamy wniosków, więc ja zamieniłem porażkę na błąd, który, który mnie czegoś nauczył i ja dzięki temu oderwałem się od pewnych, pewnego systemu, wszedłem sobie na YouTube'a i zacząłem robić swoje rzeczy, które mnie napędziły dodatkowo, dały mi moc do działania. Nigdy nie zakładałem tego, że będę na takich konferencjach jak to, bo ja myślałem, że po pierwsze, co ja tam potrafię, żeby nauczycielom coś gadać? Ja będę uczył chemii i tyle. Ale potem, oczywiście, przyszła pandemia, a w czasie pandemii nagle się okazało, że to moje umiejętności z kabelkami też się przydają wszystkim i dziesiątki tysięcy osób, które oglądały moje filmy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, czy w webinarach, które słuchały, jak podłączyć Teamsy, czy cokolwiek innego, czym, Maćka, Danieluka, jak robiliśmy różne cuda, to, to była dobra zabawa w tamtym czasie, pomagaliśmy osobom. Czyli drugim błędem moim osobistym, z którego wyciągnąłem wnioski, ja dla siebie, to było obalenie mnie na tak zwanym egzaminie zawodowym, ale zamiast się poddać, bo znam historię też takich nauczycieli, którzy jak, bo takie sytuacje się zdarzają w Polsce i jak jakiś nauczyciel takiego egzaminu nie zda, to jest tak bardzo zestresowany, że nie podchodzi drugi raz w ogóle i stwierdzi, że mu to nie jest w ogóle potrzebne. No, ja akurat mam troszkę inne myślenie, i tu stwierdziłem, że ja im wszystkim pokażę. Jak półtora roku później stawałem w szranki, już był pan Belfer, to. Panie egzaminatorki, już moje filmiki w tamtym czasie po, po, polecały swoim uczniom. Ja byłem wybrany jako najlepszy jeden z najbardziej innowacyjnych nauczycieli w Polsce. Trzech takich było przez Microsoft i byłem na konferencji ogólnoświatowej w Singapurze. No i z takim dorobkiem e, żółtej koszulki, i tak dalej, poleciałem na ten egzamin, dostałem półtora roku później 40 na 40 punktów maksa i tam panie sobie robiły ze mną zdjęcia. Więc to jest czasami tak, że niektórzy się cofają do okopów, a niektórzy mówią, ej, to zróbmy to teraz inaczej, nie szablonowo i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie miałem nic do stracenia, więc powiedziałem: OK, zobaczę. No i trzeci błąd, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to jest to, że nam się wydaje, że my ciągle musimy udowadniać wszystkim, jak bardzo dobrzy jesteśmy. I ja miałem takie poczucie, że jak robiłem kółko filmowe, to mi kosztowało mnóstwo energii, ale tak się nauczyłem zażynać siebie na weekendy. I te... Potem urodziły się moje dzieci, trochę trochę, mniej, trochę odpuściłem, bo zdałem sobie sprawę, że ja muszę być rodzicem dla moich dzieci, a nie dla cudzych. I to wymaga też swojego czasu, bo w pewnym momencie moje dzieci się obudzą w wieku 15 lat, i ja się wtedy stwierdzę: że Ej, ja zainteresuję się dziećmi. Postawiłem wtedy na swoje dzieci i co oznacza, że zwolniłem trochę tempa w udzielaniu się w szkole, bo kto pracuje w szkole, ten wie, żeby zrobić coś z dzieciakami, to naprawdę wymaga to ogromne, ogromnego zaangażowania. No ale będąc też tym panem Belfrem, miałem takie poczucie, że wypada mi, żebym robił takie rzeczy. Tylko, że yy, z doświadczenia ze szkolnego koła filmowego wiem, że kiedy to ja byłem tą osobą, która najbardziej chciała, coś robić, to ostatecznie to na mnie było najwięcej obowiązków i ciężaru do dźwigania. Ja wtedy nie potrafiłem powiedzieć, nie dokończę roboty, bo nawet jak było powiedziane, że robimy, dzieciaki po drodze się wykruszały z różnych powodów, czasami osobistych, czasami nie mogły, bo miały szlaba na kółko filmowe, bo się gorzej uczyły na przykład, nie? I ja musiałem jechać, zrobić jakiś filmik, bo taka była umowa, że, że mam to robić. No więc dźwigałem to wszystko. I nauczony tego, gdzie może nas zaprowadzić takie zażynanie się i ciągłe udowadnianie wszystkim, że okej, okay, to kółko jest super, Pewno cię odpuściłem i dorosłem, bywając na różnych konferencjach i słuchając osób i między innymi właśnie uczestnicząc w takich wydarzeniach trochę jak to. Dorosłem do tego, że nikt mnie nie zmusza jako nauczyciela, żebym to ja ciągle był tym frontmenem przed dzieciakami. To dzieciaki muszą wziąć na siebie odpowiedzialność robienia rzeczy, skoro ja je zapraszam do projektu. I dorosłem, że ja nie muszę co roku robić jakichś dużych projektów, ja mogę poczekać na dobrego ucznia lub uczniów, którzy będą w stanie te projekty realizować. I tak trzy lata czekałem, zapraszając moich uczniów do Zwolnionych z Teorii, do solve for Tomorrow. Pytałem ich, czy chcą? Oni tak, tak, tak chcą. Bezpiecznie zabiorka biurka było wszystko super. Mieli tydzień później przynieść jakieś pomysły, coś tam napisać na kartce papieru. Mieli wykonać pierwszy telefon na przykład do schroniska. To już nikomu się nie chciało. I to już czułem, że byłoby błędem, gdybym powiedział to róbmy, bo wtedy tak, ja bym musiał dzwonić, ja bym musiał jeździć. Ja uważam, że uczeń uczy się wtedy najlepiej, kiedy jest jak najbardziej samodzielny w swoich projektach. I wtedy uwaga, on wie, że jeżeli popełni się błąd, to trzeba... Z, jakby zaktualizować informację, dlaczego ten błąd po, powstał. E, a jeżeli my ciągle będziemy robili wszystko, żeby tego błędu nie było, będziemy chronić naszego ucznia, no to wtedy tak naprawdę uczeń nawet nie ma pojęcia, że coś Czegoś nie dowiózł i nie wie, jaka to jest odpowiedzialność. Skoro powiedział A, no to on też musi powiedzieć B, C, D i tak dalej. Czekałem, czekałem, czekałem. Słuchajcie, i rok temu pojawił się Kacper. Pierwszy, pierwsza klasa. I on stwierdził, że tak, on bierze udział w zwolnionych z teorii. Słuchajcie, proszę bardzo. On ma taki projekt, wymyślił sobie, zebrał grupę, słuchajcie, zarejestrował się w programie, wypełniał dokumenty za mnie, zbierał grupę i tak dalej. Wymyślił sobie projekt, który miał y, wyciągnąć lokalnych tutaj uczniów ze szkół podstawowych i pokazać im, że jest i inne życie poza. E, telefonami. Projekt bez ekranowy sobie wymyślił. Niestety, jeszcze wielu rzeczy w tamtym czasie nie umiał, za dużo na siebie wziął, miał duży pomysł, ale ja byłem po to, żeby mu towarzyszyć, mówiłem mu, że to może być trudne, ale też nie byłem po to, żeby mu pokazywać, że nie da rady. Tylko mówię: OK, spróbuj, najwyżej no się nie uda, nic się nie wydarzy. I rzeczywiście nie dokończył tego projektu. I uwaga, teraz jest w drugiej klasie szkoły średniej, drugi raz podchodzi do tego projektu i rozwala system, bo już wie, gdzie są punkty zapalne. Ja ewentualnie coś, co mogę zrobić, tak on wysyła jakieś tam, nie wiem, maile, do Wójta, a i tak już wszyscy go w gminie znają, bo wiedzą: o, Kacper, to jest ten, co słuchajcie, załatwił tak. Wymyślił sobie. Chłopak, że zrobi sztukę teatralną. I teraz byłem dzisiaj od rana od 9 do 13, była próba 8 maja będzie sztuka teatralna, gdzie on ją napisał, załatwił patronaty e, ośrodka kultury, po naszych autobusach gminnych jeździ reklama. E, biletowane są wstępy. Od trzech miesięcy ćwiczy z dzieciakami ze szkół podstawowych, których znalazł na tym e, sam ich wyciągnął na różnych spotkaniach, i oni przychodzą i od trzech miesięcy razem ćwiczą sztukę teatralną dotyczącą no, tego, jak młodzi e, mogą rozwijać rozwijać swoje pasje, nazywa się oaza pasji, znalazł reżyserkę, znalazł wszystkich opiekunów, ja jestem tylko obok tego projektu. I widzicie, czasami jestem z tego mega dumny, bo to mnie nie wypala. I kolejnym błędem, który możemy my jako nauczyciele popełniać, jest to, że my ciągle chcemy udowadniać, że robimy rzeczy dobrze, nawet jeśli nie ma dobrego momentu wśród uczniów, dobrej osoby, z którą moglibyśmy takie rzeczy realizować. I co roku napędzamy się, bo wypada, bo wypada, nie. Nie wypada. Wypada nam powiedzieć przez trzy lata, że próbowaliśmy, nie było dobrej osoby, i w końcu trafiliśmy na taką, na którą ja patrzę. I ja mówię, że ten chłopak, on uruchamia ekipę, ja nie jestem przemęczony. On wie, że ma, może nam nie liczyć, ale może nam liczyć wtedy, kiedy sam dobrze rozumie, gdzie do, kiedy dotrze do ściany. Ale ja nie wysłałem za niego maila. On wysłał mail o sponsoring, on załatwia koszulki. On to wszystko ogarnia, co oznacza, że jego imię i nazwisko jest znane, że to on stoi za projektem, a ja stoję pod drzwiami i ewentualnie pilnuję, żeby się nie pozabijał na próbie. To jest moja odpowiedzialność osoby, która jest pełnoletnia w tej całej zabawie. Więc jest 16.46 i ja zagadałem tutaj, wiem, że było trochę dłużej. Trzy błędy wam przedstawiłem, jakie popełniałem do tej pory i z których się wyleczyłem, mając w sobie odrobinę odwagi do tego, żeby myśleć nieszablonowo, więc też wam wszystkim tego polecam i trzymam kciuki za wszystkich przedmiotów, Wszystkich nauczyli przedmiotów ścisłych, żeby oswoić się z błędami. Błędy są ok. Na błędach uczymy się. Nawet jak, nawet jak to jest zły wzór kwasu siarkowego 6, to warto przymknąć oko chłopak, albo dziewczyna może się starali. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie. Trzymam kciuki za następnych prelegentów i za Was, dziewczyny, że robicie takie rzeczy. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki, Dawid, wielkie, za Twoje słowa, za Twoją opowieść. Naprawdę inspirująca. Ja tak sobie pomyślałam właśnie, że taką, takim błędem, tak jak właśnie powiedziałeś, jest to, że chcemy bardziej niż nasi uczniowie to jest właśnie taka pozorna nasza jakaś taka dbałość o to, żeby oni robili nie wiadomo co, a tak naprawdę to oni muszą chcieć i na tym na tym polega cała, cała zabawa, żeby im się I tu... chciało i żebyśmy my byli przy nich. Tak, i kończę Wam tylko taką właśnie nowym akcesorią, które kupiłem sobie do swojego studia. Zobaczcie, to jest piękne, słuchajcie, z błędów mogą zakwitnąć i wykwitnąć różne rzeczy, zobaczcie, także błędy są piękne, bo na tym wyrastają cudowne liście, więc zainwestujcie czasami w błąd, tak jak ja tutaj mam taki bajerk. Dobra, trzymajcie się, pa, udanej niedzieli. Dziękujemy. A ja mam niezwykłą przyjemność powitać kolejną prelegentkę Patrycję karykowską, z którą spotykam się już po raz kolejny w online'ach, zapowiadając ją. Dzięki Patrycjo za, za to, że jesteś tutaj z nami. Patrycja przybyła do nas, nas ze swojej biblioteki u sobie poczytajki. Jest ambasadorką między innymi kosposu dla, yy, dla dziewczynek, laureatką wielu nagród, artystka, bibliotekarka. Yy, zapraszam cię, Patrycjo. Oto scena jest dla Ciebie. Bardzo dziękuję za piękną e, zapowiedź. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać. Potwierdźcie, dziewczyny, <gry> że wszystko jest ok. Super. E, kochani, ja dzisiaj do Was przybyłam faktycznie z mojej poczytajkoteki. E, jestem e, nauczycielem, bibliotekarzem, i ja właśnie po bibliotekarsku troszeczkę ugryzę dzisiaj e, błędy, ich popełnianie i to, w jaki sposób możemy naszym uczniom e, pomóc w oswajaniu porażek, błędów, niepowodzeń. E, Przyznaję się, że tutaj w momencie, kiedy Patrycja Michalik zaprosiła mnie jako ambasadorkę do właśnie kampanii Błędy Kształcą, to rzuciła mi w pewien sposób wyzwanie, bo zazwyczaj jest tak, że jak ja dostaję jakiś temat, to momentalnie mi się odpalają korbki w głowie i zaczynam myśleć, jakby to można było nietypowo przedstawić i wymyśliłam. Na pewno Państwo wiedzą, czym są błędne ogniki występujące na bagnach. To są takie płomyczki, które się pokazują takie niebiesko-fioletowo, czasami zielone. I ja sobie wymyśliłam, że po prostu mojej kampanii Błędy Kształcą u mnie w szkole, w szkole podstawowej 27, będą towarzyszyły bardzo nietypowe maskotki. Będzie to rodzina o błędnych błądników. Mama będzie miała na imię Porażka, tata to będzie błąd i będzie trójka dzieci. Omyłka, zmyłka i pomyłka. I właśnie ta wspaniała piątka będzie mi tutaj pomagała kształcić młodszych i starszych, właśnie w radzeniu sobie z błędami i porażkami. Maskotki pokażę dopiero za tydzień, w weekend majowy, ponieważ wtedy będą miały swój debiut, ponieważ ja swoją kampanię odpalam w pierwszym tygodniu maja, zaraz po majowym weekendzie. I szczerze powiedziawszy, chcę, żeby moi uczniowie też mieli niespodziankę, że obserwują moje profile, więc nie mogę niestety za dużo pokazać wcześniej, bo właśnie chcę, żeby ta niespodzianka wypaliła w momencie, kiedy kampania wystartuje. Kolejna rzecz, no to ja tutaj przyznaję się, że przepatrzyłam literaturę, przepatrzyłam książki pod kątem błędów, ponieważ w tygodniu poświęconym kampanii zamierzam właśnie dzieciakom podsuwać pod nos książki gdzie padają jakieś słowa właśnie o popełnianiu błędów. Tutaj absolutną mistrzynią jest Lucy Maut Montgomery z Anią z Zielonego Wzgórza, ale też z Emilką. Tam mam po prostu pozaznaczonych całe mnóstwo wspaniałych fragmentów które właśnie dzieciakom też będę podsuwała pod nos. Ale żeby Państwa zainspirować, tutaj sobie taką króciutką ściągę przygotowałam jeszcze, co będzie mi towarzyszyło w tym tygodniu błędów, które kształcą. Między innymi Andrzej Sapkowski z Krwią Elfów, Brandon Moore z Baśnioborem, John Flagan z, ze Zwiadowcami, no i Bram Stoker z Drakulą. Mam jeszcze kilka innych typów. I przyznaję się, że dla mnie te, tutaj te książki to są też taki punkt wyjścia do cosplayu literackiego, ponieważ ja jestem tą rosłą cosplayerką literacką, więc stwierdziłam, że zajęcia dla dzieciaków będą bardziej atrakcyjne, jeśli właśnie ten cosplay się tam pojawi. Więc w każdy z, właśnie z tych pięciu dni w tygodniu kampanijnym będę spędzała jako inna z postaci. Oczywiście na pierwszy ogień idzie Ania z Zielonego Wzgórza, i na pewno będę też zwiadowcą właśnie z literatury Johna Flangana. Natomiast co do innych postaci nie zdradzę, będzie również niespodzianka, kto się pojawił. Kolejna rzecz. Oczywiście szykuje się bardzo duża wystawa cytatów i powiedzeń różnych znanych osób na temat błędów i na temat odnoszonych porażek, jak sobie z tym radzić. I tą wystawę przyznaję się, że planuję zrealizować w kilku miejscach szkoły. To nie będzie tak, że to będzie jeden punkt, załóżmy, hol szkolny, ale po prostu plakaty z tymi powiedzeniami będą się pojawiały na całej szkole. Będzie przygotowany szablon, bo na nim się również logotyp kampanii opracowany przez Patrycję pojawia, dlatego będzie możliwość sobie pobrania tego i wykorzystania. Mam nadzieję, że się to do czegoś przyda. Oczywiście w mojej bibliotece szkolnej usowy poczytajki będą również zakładki książkowe z cytatami właśnie z książek, jak chociażby właśnie z Andrzeja Sabkowskiego z krwi Elfów błędy też się dla mnie liczą, nie wykreślam ich ani z życia, ani z pamięci i nigdy nie ginie za nich innych. Więc ten i wiele innych cytatów jak najbardziej się pojawi. Co jeszcze? Planuję akcję, żeby ona nie była adresowana wyłącznie do uczniów, ale też żeby była adresowana do osób dorosłych z naszej szkolnej społeczności, więc będzie też fragment dla nauczycieli. Tutaj przyznaję się, że jestem w trakcie osikowania słoiczków, Błędnych, obłędnych słoiczków tak naprawdę. To są takie maleńkie słoiczki wypełnione właśnie złotymi myślami na temat błędów, porażek i niepowodzeń. I każdy, mam taką nadzieję, że po prostu każdy nauczyciel, każdy wychowawca przede wszystkim zaopatrzy się właśnie w taki słoiczek ode mnie. I plan jest taki, żeby raz w tygodniu w czasie lekcji ze swoją klasą wspólnie, żeby sobie wylosowali jedną złotą myśl, która będzie im towarzyszyła tak jakby przez cały kolejny tydzień. Tych karteczek w jest przygotowanych tyle, że starczą aż do końca czerwca przyszłego roku, więc w ten sposób kampania potrwa znacznie dłużej. I mam nadzieję, że to też się przyczyni do takiego oswojenia się trochę z tym, że błąd i porażka to jest coś zupełnie naturalnego, co ciągnie nas w górę, a wcale nie powinno sprowadzać do dołu. Co jeszcze? Dla rodziców z kolei szykuję prelekcję taką internetową. Mam nadzieję, że to też wzbudzi ich zainteresowanie, dlatego że ich rola też jest ogromna w tym właśnie, żeby dzieci. Oswajać i tak normalizować po prostu to, że właśnie dzięki błędom się uczymy, że to jest, to jest po prostu droga do sukcesu. Błędów nie da się ominąć w żaden sposób. Do sukcesu nie ma windy. Trzeba zawsze iść po schodach i czasami z tych schodów się spada. Trzeba się piąć do góry. Co jeszcze? Wymyśliłam sobie, że właśnie przez tydzień kampanijny, każdy dzień to będzie taki troszkę inny dzień. I właśnie między innymi jeden z dni to będzie, to będzie dzień właśnie tej drogi do sukcesu. Tutaj przyznaję się, że oparłam się na takim filmiku, który krąży w sieci, kiedy jeden z performerów właśnie na takich, nie wiem, jak to nazwać, takich mobilnych schodach. Pnie się do góry, ją spada, co trochę odbija się. Ten filmik krąży. Przyznaję się, że nie pamiętam teraz, jak ten artysta się nazywa, ale po prostu jest wspaniały. I zanim on dotrze na szczyt, to jest naprawdę bardzo duża droga. To jest podłożona piękna muzyka. Jest, to, to jest cudne, poetyckie takie przesłanie, właśnie warto je pokazywać dorosłym i dzieciom, w jaki sposób właśnie ta droga na szczyt wygląda, że to nie jest tak prosto, że właśnie wystarczy się wspinać, tylko właśnie często się spada i warto się odbić od tego. Im wyżej nam się uda, to tym rzeczywiście szybciej dojdziemy do góry. Więc jeden dzień to będzie właśnie tej drogi na szczyt, jeden z dni to będzie Dzień Drzewa Porażek, kiedy mam nadzieję, że wszyscy członkowie społeczności szkolnej przygotują takie swoje ptaki origami, na których będą właśnie zapisywali jakąś taką swoją największą porażkę, niepowodzenie, żeby to wysłać dalej i żeby nasów nie męczyło, nie dręczyło opuściło i żebyśmy mogli iść dalej, więc takie drzewo sobie z takimi ptakami stworzymy. Będzie również dzień ołka i gumki. Tutaj zainspirowała mnie taka też złota myśl, że nikt nie jest doskonały, dlatego ołówki posiadają gumki. No i tutaj będzie dzień właśnie, kiedy uczniowie w bibliotece, którzy odwiedzą. U nas naszą właśnie poczytaj kotekę, wy pożyczą książki, będą mogli się zaopatrzyć właśnie w takie um, ołówki z gumką, żeby im przypominały o naszej kampanii. Dwa dni jeszcze mi zostały. Przyznaję się, że ciągle szukam pomysłu, także dwa dni to będzie całkowita niespodzianka. A jeśli chodzi o same zajęcia edukacyjne, no to oczywiście zamierzam bazować. Na rewelacyjnym e-booku, który towarzyszy kampanii Błędy kształcą. Jest tam moc pomysłów, także jeśli jeszcze Państwo tam nie się rynknęli, to naprawdę warto, bo no po prostu tam jest morze inspiracji, pokazanych z bardzo różnych perspektyw, bo osoby tworzące ten e-book też pochodzą z różnych środowisk, uczą różnych przedmiotów, patrzą właśnie na błędy i porażki z różnych perspektyw. Warto stamtąd właśnie zasięgnąć sobie jakichś pomysłów i inspiracji. No, oczywiście, właśnie zamierzam wykorzystać ten film, o którym wspominałam, o tej Drodze na Szczyt, bo on jest no, naprawdę przepiękny i rewelacyjny. I na pewno będę sięgała, sięgała bardzo dużo w stronę literatury, ponieważ jestem bibliotekarzem i uważam, że każda, każdy moment. Każda sytuacja edukacyjna jest dobra na to, żeby właśnie wesprzeć się książką. I też pokazywać dzieciakom, że właśnie czytając, możemy się też uczyć na cudzych błędach. I tu właśnie chciałam jeszcze taką przytoczyć myśl z Baśnioboru, że mądrzy ludzie uczą się na własnych błędach, ale ci naprawdę bystrzy uczą się na cudzych. I tutaj właśnie się bardzo literatura. W tym kierunku nam przyda. Pan belfer z internetów nieco przedłużył. Ja jestem nieco przed czasem. Mamy jeszcze dwie minutki, także ewentualnie mogę odpowiedzieć na jakieś pytanie, gdyby ktoś coś miał. Jeśli Państwo mają pytania do naszej patrycji, zapraszamy do komentarzy, do komentowania. Patrycjo, dzięki wielkie za Twoje mądre słowa. Ta akcja zapowiada się naprawdę sympatycznie, niesamowicie. Jestem naprawdę ciekawa, jak będziesz wyglądać. Na pewno będzie to super, niejedno przebranie, super pomysły, naprawdę. No, na, mówię, na pewno będę anioł zielonego wzgórza i na 100% będę zwiadowcą, natomiast trzy y, kolejne dni, na no to mówię, zostawiam w sferze niespodzianki, bo to będą zupełnie nowe y, zupełnie nowe y, 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 cosplaye, także, y, także mam nadzieję, że zaskoczę ich y, y, uczniów. I, i Państwa. Mam nadzieję, że się to uda. No, i mam nadzieję, że faktycznie kampania się przyczyni do tego, że dzieciaki będą naprawdę bardzo sobie normalizowały błędy. O, a ja, właśnie, jeszcze tak na zakończenie, może opowiem o swojej jednej z większych moich wpadek. Uczulam zawsze dzieci, żeby bardzo uważnie czytały tekst, żeby bardzo uważnie czytały polecenia, na przykład na różnego rodzaju sprawdzianach czy egzaminach. Natomiast przyznaję się, że któregoś pięknego roku ja sama, jadąc na konferencję warszawską o bezpieczeństwie dzieci w internecie, poszłam jak koń do dorożkarski zupełnie w to samo miejsce, w którym przez wiele, wiele lat konferencja się odbywała. Akurat tak się złożyło, że to był rok, kiedy była zmiana miejsca. Konferencja odbywała się w zupełnie, innym, w zupełnie innej warszawskiej lokalizacji, więc ja przybyłam po prostu na standardowe miejsce, po czym skonsternowana stwierdziłam, że chyba to nie tu, bo ani śladu baneru, zupełnie ludzie też jacyś dziwni, bo wszyscy pod muszkami w garniturach i w ogóle banery też takie czarno-białe. Okazało się, że jest tam jakaś wybitnie wielka konferencja biznesowa, bynajmniej nie konferencja o bezpieczeństwie dzieci w internecie, i czym prędzej spojrzałam, na szczęście miałam wydruk swojego biletu i rzeczywiście miejsce było zupełnie inne. Także nie doczytałam. Nauczycielom też się absolutnie może coś takiego zdarzyć. <grytanie> czytajmy polecenia i czytajmy, w które miejsce mamy dojechać. To prawda, ale nawet jeśli gdzieś tam się pojawiamy, korzystajmy z tego, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Dzięki, Patrycy, jeszcze raz za Twoje wystąpienie. A ja mam przyjemność. Już teraz zaprosić naszą kolejną prelegentkę. Justyna Gajdziszewska, już jest gotowa. Jest to polonistka poszukująca, poszukująca, fascyna, fascynująca się nowoczesnymi technologiami, ceni, ocenianie kształtujące, myślenie krytyczne, ale oczywiście również pracę z błędem. Justyna, oddaję Ci głos. Zapraszam cię. Dzień dobry, witam wszystkich. Ja zanim doszło do tego, że jestem z Wami, napisałam do organizatorki, do Patrycji, że się bardzo stresuję. Dlaczego się stresuję? No przecież mam prawo tutaj popełniać błędy, prawda? Bo mówimy o błędach, no ale mimo wszystko ten stres jest, także liczę na to, że się nie pomylę. Więc pozwolę sobie od rozpocząć od udostępnienia prezentacji, którą dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że widać. Dajcie znać, czy jest dobrze. Jest wszystko dobrze. Dobrze. Bardzo się cieszę. Moja prezentacja miała być malutka i króciutka. Okazało się, że wyszło mi aż 32 slajdy, i gdy ją pobrałam, okazało się, że ma 140 mega. No więc już na dzień dobry myślę, że będę mieć problemy z udostępnieniem, ale znajdziemy jakiś sposób, bo chętnie się nią podzielę. Błędy kształcą. Bardzo się cieszę, że taka inicjatywa się pojawiła. Bardzo miło jest mi być ambasadorką tej kampanii, ponieważ jakiś czas temu napisałam pracę dyplomową właśnie na temat pracy z błędem. No i dzięki temu myślę, że było mi troszkę łatwiej, ponieważ już część materiałów miałam przygotowanych do tego, żeby dzisiaj przed Wami wystąpić. Błędy, popełniamy je każdy. Każdy popełnia błędy. O, zacznijmy od tego. Błądzić, mylić się jest rzeczą ludzką. Od tego również rozpoczęłam mój artykuł, który znajdziecie w e-booku, na temat tego, że świadomość popełnianych błędów i przyznanie się do nich to bardzo duży krok dla dalszego rozwoju. Czyli jeżeli dostrzeżemy, że się pomyliliśmy, no to możemy dzięki temu przejść dalej i wyciągnąć z tego wnioski, czegoś więcej się nauczyć. Dlaczego w ogóle bardzo ważne, bardzo ważne jest, aby mówić o błędach? Dlatego, dlaczego nauczyciele powinni o tych błędach mówić? Przede wszystkim dlatego. Że modyfikacja warsztatu pracy jednego nauczyciela może sprawić, że pójdą za nim następni nauczyciele, a to już bardzo dużo. Oczywiście znajdą się też krytyce, ale ci są zawsze. Nie powinniśmy się tym przejmować. Liczę na to, że dzięki tym dzisiejszym wystąpieniom tak wielu znakomitych osób, może też dlatego tak się stresuje, bo właśnie większość osób była taka znakomita. Mam nadzieję, że zmieni to warsztat chociaż jednego, chociaż dwóch, chociaż trzech nauczycieli. I na pewno ta zmiana w edukacji pójdzie w dobrym kierunku, bo myślę, że praca z błędem to jest właśnie ten dobry kierunek. My tak naprawdę musimy zdawać sobie sprawę z tego, że całe życie się czegoś uczymy, niezależnie od tego, ile mamy lat. Rodzimy się i też nabieramy nowe umiejętności. I te nowe umiejętności bardzo często były poprzedzone wielokrotnymi próbami, upadkami, powracaniem do początku, aby dążyć do doskonałości. I mówimy tutaj o nauce chodzenia, pisania, czytania ktoś, się grać na instrumencie, jeździć na nartach. Wspomniany też dzisiaj był kurs prawa jazdy, więc też szybko tutaj dopisałam, bo y, też nie liczy się, za którym razem to prawo jazdy zdamy liczy się, że w końcu ten dokument, posiądziemy i mamy prawo być wtedy pełnoprawnymi kierowcami. Nawiążę do słów Anny Schulz z książki Nowa Szkoła. Jak sama się czuję wtedy, kiedy ktoś wytyka mi błędy? Przy tym nieświadomie ośmiesza albo porównuje z innymi, którzy takich błędów nie zrobili i osiągnęli wyższą ocenę. Myślę, że to jest codzienność pracy w szkole, co prawda nie czytamy Przynajmniej na to liczę, że nie czytamy publicznie ocen, które dzieci dostają, ale zdarza nam się nieświadomie, nieświadome ośmieszanie dzieci i porównywanie ich między sobą. Przyznaję się, też powinnam uderzyć się w piersi, też mi się to zdarza, chociaż za każdym razem staram się najpierw zastanowić, jak zostanie to odebrane. No bo czy ja chciałabym codziennie słyszeć, że nie jesteś przygotowana do pracy tak jak i porównywana z koleżankami i kolegami z pracy? No nie chciałabym tego. Bo nie znam osoby, która byłaby świetna we wszystkim, a my, właśnie będąc w tej roli od osoby, która ocenia, czasami o tym zapominamy. To jak to jest być po drugiej stronie, jak to było być uczniem. No i mam wrażenie, że ta właśnie zasada nie zawsze obowiązuje. Mamy też polowanie i ocenozę. I teraz jak ja rozumiem polowanie i ocenozę? Polowanie na błędy, mam wrażenie, że polujemy na siebie wzajemnie. Nauczyciele polują na uczniów, a uczniowie polują na nauczycieli. Jak to rozumiem? No, my polujemy na uczniów, gdzie pomylili się, i na podstawie ilości popełnionych błędów, wystawiamy im stopnie, oceny, które wpisujemy później do dziennika. Uczniowie, gdy oddajemy prace pisemne, no to pierwszy, pierwszy temat to jest, przeliczę punkty, albo sprawdzę, czy nauczyciel gdzieś się nie pomylił, no bo może mi to w czymś pomoże. No i właśnie. Dlaczego mówię o polowaniu? Ponieważ czerwony kolor generalnie kojarzy mi się z takim polowaniem na błędy, jest mocny, wyrazisty i od razu kojarzy nam się z czymś negatywnym, jak sygnalizacja świetlna, tak? Stop, stój. Natomiast będę dzisiaj nawiązywać do koloru zielonego, ale to może za chwilkę. Więc my polujemy zazwyczaj z czerwonym długopisem w ręku. Ja staram się to robić rzadko. Raczej korzystam właśnie z koloru zielonego, ostatnio był też fioletowy. Uczniowie się bardzo ucieszyli, nie patrzyli na to, ile błędów popełnili. Co jest nie tak, co jest tak, tylko o, zmieniła pani kolor długopisu. No bo przyzwyczajeni są do tego, że większość nauczycieli jednak używa tego koloru czerwonego. I właśnie ponadto na podstawie tych błędów wystawiana jest ocena. Informację zwrotną dzieciaki dostają, teoretycznie dostają. Ale nie do końca. I o tej informacji zwrotnej też powiem więcej za chwilę. I najważniejsze pytania uczniów, które myślę, że każdy z nas kiedyś słyszał, to, to jest na ocenę, bo jak jest na ocenę, no to się opłaca teoretycznie. Kiedy jest poprawa na początku sprawdzianu, ja tego pytania bardzo nie lubię. Moi uczniowie czasami mówią, pytają o to na początku, bo wiedzą, że ja się strasznie denerwuję. Dzisiaj jest ten termin, poprawa. Dopiero dowiecie się, gdy oddam poprawione wasze prace. Czy wpisze mi pani gorszą ocenę, gdy do tej poprawy dochodzi? Dlaczego oni się tak bardzo tego boją? Dlaczego boją się tych pomyłek, boją się tych ocen? Ocenianie to jest zupełnie inny temat, który moglibyśmy poruszyć w dodatkowym webinarze, ale. Uczniowie boją się błędów, ponieważ mają na ich podstawie opinię na swój temat, albo klasa ma opinię na ich temat, jeżeli podzielą się oceną, którą otrzymali, ale też rodzice, myślę, że taką dużą presję tutaj nakładają na naszych uczniów. I ta pogoń za ocenianiem, ta rywalizacja między sobą uczniów to jest z jednej strony nasza wina, nauczycieli, bo dużo rzeczy jest dla ocenę. Chociaż ja się leczę z tego coraz mocniej i powtarzam, że wy uczycie się nie po to, żebym ja wam za każdą próbę podejmowaną na lekcji wystawiała ocenę. Uczycie się dla siebie. No a uczniowie moi przynajmniej, takie odnoszę wrażenie, przyzwyczaili się do tego, że opłaca się tylko to, co jest na ocenę. I czasem mniej się starają, jeżeli coś na ocenę nie jest. Nie wiem, czy macie podobne spostrzeżenia. Ja niestety bardzo często się z tym spotykam. Co należy zrobić, aby zacząć pracować z błędem? Przede wszystkim zacząć od siebie. Bo co się stanie, gdy nauczyciel popełni błąd podczas lekcji? Zapomni imienia autora, bohatera, pomyli jakąś datę, zapisze coś błędnie na tablicy, popełni jakąś literówkę, popełni błąd ortograficzny. Jak reagują wtedy uczniowie? Każdy z Was musi zadać sobie to pytanie. Jak reaguje na swój błąd nauczyciel? Poprawia się, że udaje, jakby go nie było, że. Uważa się za tego nieomylnego, wstydzi się przyznać o tego błędu, czy jednak wskazuje na to, ojej, ja też się mogę pomylić. No, rozsądek nam podpowiada, że w każdej sytuacji szkolnej podejścia są różne, no bo mamy różnych nauczycieli, każdy z nas jest zupełnie innym człowiekiem. Ja jednak będę namawiać Was dzisiaj do tego, żebyście jednak próbowali przyznawać się do tych błędów, bo my nie jesteśmy żadnymi nadludźmi. Nie, nie możemy pokazywać, że jesteśmy ludźmi nieomylnymi, bo każdy z nas się myli. Uczniowie też mają do tego prawo, i nauczyciele też mają do tego prawo. Co nauczyciel powinien zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, przyznać się do niewiedzy, do niepamięci, i ja najczęściej mówię: Słuchajcie, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może razem poszukamy. I wykorzystujemy wtedy słowniki, wykorzystujemy internet. Ja też nie znam na przykład wszystkich dat z życia autorów książek. No, takie pytania mi się zdarzały. W którym roku Adam Mickiewicz wyjechał do Paryża? Nie mam pojęcia. Może sprawdzimy, jeżeli to jest dla Was istotna informacja. I teraz pytanie. Po co uczniowie zadają takie pytania? Pewnie czasem po to, żeby wybić nauczyciela z rytmu, bo takie sytuacje się zdarzają, a może właśnie są ciekawi tego. Sprawdźmy. Nie bójmy się tego, że nie wszystko wiemy. Ja ze swoich doświadczeń szkolnych mam takie wrażenie, że nauczyciele unikali zadawania pytań przez uczniów i bali się właśnie popełniania błędów. Zmieńmy to. Przykład idzie z góry. Nauczyciel, podobnie jak uczeń, powinien właśnie przyznawać się do tych błędów i jeżeli chcemy, żeby dzieci były wobec nas szczere i żeby potrafiły mówić wprost o tym, że coś im się nie udało, że popełniły jakiś błąd, no to najpierw my pokażmy to ze swojej strony. Przecież dobrze wiemy, i dzisiaj też to padło, nie pamiętam od, z czyich ust, że dzieci naj, czy najchętniej albo najwięcej uczą się poprzez obserwację, a nie poprzez to, co my mówimy. Jeżeli my będziemy traktować błąd jako rzecz normalną, która zdarza się każdemu, to uczniowie też tych błędów nie będą się wstydzić. I pedagodzy też mają prawo do pomyłki, chociaż pewnie nie wypada. Mówię pewnie, ponieważ ja uważam, że czasem warto się nawet celowo pomylić. Czasami warto zrobić ten błąd ortograficzny i sprawdzić, czy uczniowie są świadomi tego, czy są uważni na lekcji. Może wtedy poczują się jacyś lepsi. O, znaleźliśmy ten błąd. Justyna, Ty też dzisiaj o tym mówiłaś, że pokazywałaś uczniom prezentację i nagle okazało się, że ta prezentacja już była wcześniej oglądana, a jeszcze dzisiaj ktoś znalazł w niej błąd. No pewnie, bo my swoich błędów najczęściej nie widzimy. O tym za chwilkę będę też mówić przy metodach. Pierwsze skojarzenia z błędem. To też nawiążę do mojej pracy dyplomowej, ponieważ prowadziłam takie badania. Jakie są pierwsze skojarzenia co do błędu? No i najczęściej niestety pojawiał się strach, wstyd i porażka. Nikt się z tych błędów nie cieszył. A ja zaczęłam mówić na lekcji coś, co kiedyś usłyszałam od Kasi Polak podczas jednych z zajęć. Że bardzo się cieszy z tego, że ten błąd się tutaj pojawił. Bardzo się cieszę, ponieważ możemy teraz zrozumieć, dlaczego do niego doszło. No i moi uczniowie, jak tak mówię, no to możecie spodziewać się ich reakcji, no pani oszalała, no cieszy się z błędów. Oczywiście, że się cieszę. Jak być powinno? Po pierwsze, zadaniem nauczyciela nie jest łapanie ucznia na tym, czego nie umie, ale wskazać na to, co uczeń już umie, skupić się na pozytywach w tej informacji zwrotnej. Dużo się mówi teraz o ocenianiu kształtującym i właśnie o tych takich krótkich informacjach, które możemy uczniom przekazywać. Ja staram się to robić. Nie mogę powiedzieć, że w 100% mi się to udaje, ale staram się te krótkie informacje na koniec zamieszczać. I tutaj, nad rysunkiem Danusi Sterny, która też dzisiaj występowała, mam takie przykłady swoich notatek. Cieszę się, że spróbowałeś na przykład napisać rozprawkę. Ponieważ wiem, że to było bardzo trudne dla jakiegoś ucznia, że bardzo się tego bał. Nie wiem, jak postawić tezę, ale jednak podjął tę próbę. Później może oczywiście pracować na tym materiale, na tych wskazówkach, których udzielę i poprawia tą swoją pracę. To też jest taka, taka metoda, którą przeczytałam w książce Nowa Szkoła Ani Schulz, którą też za chwilkę wam polecę. Na przykład świetnie napisany wstęp, bo wiem, że za chwilę będę musiał się do czegoś doczepić. Ostatnio też moim uczniom, moim szóstoklasistom, powiedziałam, że wiecie, no ja trochę jestem tutaj po to, żeby się czepiać. Ktoś się zaśmiał, że nawet mi za to płacą. No tak jest, ale ja nie robię tego złośliwie. Oni też o tym wiedzą. Ja nie stawiam za to jedynek, jak się ktoś pomyli. Mówię i mnie ja was tutaj nie bije, nie krzyczę. Spróbujcie, bo samo podjęcie próby i wygłoszenie swojego zdania na forum przed kolegami, koleżankami z klasy, to naprawdę dla wielu dzieci jest wyczyn, bo boją się tego ośmieszenia. Boją się tego, że pomylą się i będą czuć się gorsi, bo za chwilkę ktoś udzieli poprawnej odpowiedzi. Musimy próbować pokazywać, że to nie jest nic złego. Właśnie sama próba jest warta docenienia. Mam uczniów, którzy piszą i cały czas używają tych samych słów, więc kolejna wskazówka dla moich uczniów. Następnym razem spróbuj poszukać synonimów. U mnie na biurku, też w jednej z sal, leżą trzy słowniki synonimów. Czasami uruchamiamy słownik online, szukamy ich razem. Czasami odpowiadam, a czasami mówię: przyjmijcie tutaj pałeczkę i spróbujcie poszukać ich sami. I faktycznie tak to się odbywa. Błąd ma sens edukacyjny, gdy wyciąga się z niego wnioski, czyli samo popełnienie błędu jeszcze nic nam nie daje. Tutaj potrzebna jest inspiracja do poszukiwania i dalszej nauki, i dlatego ja podawałam uczniom czas godziny wychowawczej inne dziedziny, w których można się pomylić nie tylko szkołę, nie tylko sytuacje szkolne pokazywałam im osoby, które poniosły w życiu porażkę i wyciągnęły z nich wnioski. Ostatnio się przekonałam w klasie piątej, że dzieciaki wiedzą, kim jest Michael Jordan. Myślałam, że to moje dzieciństwo, a jednak nie. I w związku z tym nawiązałam do takiego filmiku, do takiej reklamy Nike, której Michael Jordan, koszykarz, wymawia takie słowa. W moim życiu popełniłem wiele błędów, i właśnie dlatego mi się udało. Tutaj przykład sportowy jak najbardziej działa na uczniów. To jest taki wiek, koła podstawowa, w której każdy chce być świetnym piłkarzem, świetnym sportowcem. Pokazałam im zresztą też tą reklamę. I tutaj informacja, w sporcie nie każdy zawsze wygrywa. Nie ma ludzi, którzy nie popełnią tego błędu, ale jeżeli się poddamy, no to wtedy nie będziemy mieć szansy na naprawienie tych błędów i osiągnięcie sukcesu. Kolejny przykład to taki filmik, który też pokazywałam uczniom podczas godzin wychowawczych. To jest dosłownie 60 sekund. Filmik znaleziony na YouTubie dziewczynka która próbuje wskoczyć na krzesło. Ja później postaram się wam te linki wrzucić na przykład na wydarzenie, żebyście mogli sobie obejrzeć. Nie chciałabym teraz tracić cennego czasu, bo już w ogóle widzę, że jestem po moim wyznaczonym czasie, ale bądźcie jeszcze chwilkę cierpliwi, proszę. Tutaj dziewczynka próbowała wskoczyć na krzesło. Pojawia się co jakiś czas jej ojciec, który ją motywuje. Nie które wskazuje jej błędy, robisz to źle, po co to robisz, znowu przewróciłaś krzesło. Nie, to jest ojciec, który jest wspierający. I gdy dziecko ostatecznie wskakuje na to krzesełko, czyli udaje się osiągnąć ten cel, no to razem z, tym, z tą dziewczynką cieszy się z tego sukcesu. Bądźmy właśnie takimi nauczycielami, którzy cieszą się z sukcesu naszych uczniów, a nie takimi, którzy tylko będą wytykać palcami i pokazywać, że. Znowu zrobiłeś źle. O, znowu nie masz zadania. Czy to tak naprawdę o to chodzi? No nie. Kolejny przykład to Marcin Dorociński. To starałam się wtedy na bieżąco, zaraz po tym, jak pojawił się jego wpis na Instagramie. Marcin Dorociński próbował zrobić karierę międzynarodową i nagrał 1200 safe tapów, czyli takich krótkich filmików, wybrał udział w castingach na całym świecie. Te, te castingi trwały w sumie 10 lat, tego jego starania. I teraz moi uczniowie, jak im o tym opowiedziałam, pokazałam im ten wpis na Instagramie, to było, kto normalny próbowałby tyle razy. No przecież nikt nie będzie 1200 razy poprawiał sprawdzianu. No, oczywiście, że nie. To jest tylko przykład tego, że wiele razy trzeba się potknąć, trzeba popełnić błąd, przegrać, jak w przypadku Marcina Dorocińskiego, te castingi, żeby nauczyć się cierpliwości, ale i odwagi do podejmowania kolejnych prób. I jakie metody najczęściej stosuję? Po pierwsze, metoda zielonego długopisu. Tutaj też wrzuciłam Wam grafikę, którą udostępniła budząca się szkoła. I nie chodzi tylko o zmianę koloru, bo jak widzicie na wskazanym obrazku, na tym zamieszczonym tutaj, można dorzucić dobry komentarz, można pokazać, co jest dobrze, nie zaznaczać tych błędów po to, żeby uczniowie sami mogli się zastanowić, co ja zrobiłem tutaj źle. To jest ta sama ocena. Za każdym razem jest to twórka. Ale pamiętam, że kiedy pierwszy raz zobaczyłam tę grafikę, pomyślałam sobie, że właśnie o taką zmianę w szkole powinno nam chodzić. Nie o to wytykanie palcami, tylko o to pokazywanie, co jest w tobie dobrego. Kolejna rzecz, która łączy się właśnie z tym zielonym długopisem, to jest pozytywne wzmocnienie. Bo my dostajemy dzieci w wieku szkolnym które wcześniej, zanim do tej szkoły trafiły, miały, budowaną poczucie, miały budowane poczucie własnej wartości. Rodzice mówili, że są te dzieci najlepsze, najpiękniejsze. A w szkole, no jedynka, nie umiesz tej literki. Brzydko ją napisałeś, dociągnij, popraw. My się czepiamy. Ja wiem, że nie robimy tego w złej wierze, bo my chcemy, żeby te dzieci osiągnęły ten sukces, ale powinniśmy się zastanowić nad tym, jak to zrobić w sposób pozytywny, czyli jak motywować dzieci do dalszej pracy, ale powinniśmy też być przede wszystkim wyrozumiali, czyli y, akceptować te błędy i pokazywać dzieciom, że one również powinny te błędy zaakceptować. Mamy atrakcję w postaci mojego psa, bardzo Was zaproszę. Kolejna rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć, to błędy, które popełniamy jako nauczyciele. Jak często wpisujecie uwagi pozytywne swoim uczniom? Ja wiem, że nie robię tego bardzo często. I rodzice, rodzice dostają od nas informacje zazwyczaj, gdy dziecko zrobi coś źle, popełni jakiś błąd względem, nie wiem, powie coś złego do kogoś, uderzy kogoś. Wpisujemy raczej uwagi negatywne. A my powinniśmy również dawać rodzicom informacje, kiedy dziecko zrobi coś dobrze. Żeby rodzice nie bali się, kiedy przychodzi wiadomość od nauczyciela i pomyśli sobie: O, coś się tam znowu wydarzyło. Starajmy się wpisywać pozytywy, bo później te wszystkie rzeczy bierzemy pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania. Te pozytywy często nam umykają, mam wrażenie. Negatywy biorą górę. Zmieńmy to. Praca z błędem tutaj rozdaję moim uczniom na przykład krótkie formy użytkowe, zaproszenie, dzieciaki znają kryteria sukcesu, wiedzą, jakie elementy powinno mieć zaproszenie, i proszę, aby to oni szukali błędów, żeby oni się przekonali, jak to jest być tym nauczycielem, bo im się wydaje, że my to tak dla tej przyjemności te jedynki. U mnie się już utarło, moi uczniowie powtarzają. My wiemy, że pani lubi tylko górkie, piątki i wszystkie wpisywać. Oczywiście, bo to jest z tego największa przyjemność. Te jedynki. To jest najgorsza rzecz na świecie. Polecajki książkowe, bo dzisiaj też już wiele padło, więc ja Wam też kilka okładek postanowiłam tutaj wrzucić. Po pierwsze, nowa szkoła Anny Schulz. Ona tutaj dzieli się swoim warsztatem pracy, pracuje w szkole średniej uczy matematyki, ale właśnie sporo miejsca poświęca na pracę z błędem i również w kontekście oceniania kształtującego. Druga rzecz, którą moi uczniowie uwielbiają, już sam tytuł jest, sprzedaje się doskonale, gdy wchodzę z nią tą książką na lekcję. Dlaczego szkoła cię wkurza i jak ją przetrwać? I tutaj Mikołaj i Marcela też zwraca uwagę na porażki i błędy jako podstawę uczenia i pokazuje, um, że nie powinniśmy się bać, powinniśmy wyciągać. Wnioski. Radek Kotarski, włam się do mózgu, tutaj jeden z rozdziałów metoda testu zderzeniowego. Radek namawia nas do tego, żebyśmy nie zawsze uczyli się i powtarzali po raz któryś, gdy nam się coś nie udaje, tylko powinniśmy robić testy, 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 learning apps, quizzes, quizlet i tak dalej czyli uczymy się poprzez popełnianie błędów podczas rozwiązywania zadań. Myślę, że to też ciekawa metoda. Nawiązując do tego, że jestem polonistką, wspomnę Akademię Pana Kleksa, ponieważ na dzień dobry spotykamy się z Adasiem, któremu nigdy się nic nie udawało. No, i przez te błędy, które popełniał, trafił do tej nieszczęsnej akademii. Mówię nieszczęsnej, bo my wiemy, że w akademii jest jednym z najlepszych uczniów. I tutaj zobaczcie, jaka zmiana zachodzi. I dzieciaki, gdy mówimy o Adasiu, one nie mówią o tym, że jemu się coś nie udawało. Raczej skupiają się na tym, co mu się w akademii udawało. Koszka Czekolada, inne opowiadanie o ważnych sprawach. Tam jest ostatnie opowiadanie pod tytułem Genialny Pomyl. I tutaj też mamy pomyla, taką maksywkę. I dlaczego tą maksywkę ma? No bo ciągle się myli. I myślę, że każdy z nas ma takiego ucznia, który potrzebuje więcej czasu, ale te najlepsze um, dzieci w klasie, często wiodące prym, szybciej coś powiedzą. Takie dziecko często nie ma, nie ma okazji, żeby się wykazać. I to też trafiło do moich uczniów, więc dlatego dzielę się tym i polecam. Książka dla troszkę młodszych. Jesteś ważny, Pinku, i tutaj też mamy historię pod tytułem Wybaczaj sobie błędy i ucz się na nich. To jest taki moment, w którym Pink uczy się jazdy na rowerze i twierdzi, że już nigdy więcej nie spróbuje, bo po raz kolejny się nie udało. Tutaj autorki też zamieszczają takie dodatkowe karty pracy, z których warto skorzystać na lekcji, dlatego polecam. Moje ostatnie odkrycie to jest picture book, wydawałoby się, że tylko dla dzieci, ponieważ ja kupiłam go dla mojej córekki trzyletniej, a ostatnio miałam go na lekcji w swojej klasie piątej. Dlaczego zabrałam tę książkę? Bo też pokazuje, że my mamy wiele doradców, osób, które nas krytykują, wytykają nam błędy, ale najważniejsze, żeby się nie poddawać i dążyć do wyznaczonego celu. Nawet jeżeli jakieś przeciwności nas spotykają po drodze, no nie mogło tutaj zabraknąć szkoły bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem Przemka Staronia. Tutaj też wykazałam tylko rozdziały, które można wykorzystać do pracy z błędem w obu publikacjach. Wybaczcie, nie będę tutaj już yy, tak długo mówić, yy, bo pewnie już powinniście mnie rozłączyć. Yy, najważniejsze jest to, że co yy, wynika w ogóle z tych tekstów, że błędy nie definiują człowieka i tego, co osiągnie w przyszłości. Ponieważ nikt z nas nie jest dobry ze wszystkiego. Gdybyście wysłali mnie teraz na fizykę, uwierzcie, że nie byłabym orłem. Gwarantuję. Na polskim czuję się jak ryba w wodzie. Nasze dzieciaki też takie są. Tak mówię, nasze dzieciaki. Wszyscy wiedzą, że ja nie mam jednego dziecka, tylko mam ich tam więcej. Oni zawsze mówią: Moja klasa, że jest nas w sumie 11. Moja klasa liczy 10 osób. Więc ja mam więcej dzieci, dlatego mówię moje dzieciaki. Weźmy to pod uwagę, że właśnie nie każdy jest dobry ze wszystkiego. Potrzebujemy specjalistów, potrzebujemy osób, które są humanistami, którym, są, które są, oso osoby, które są umysłami ścisłymi i um, nie możemy uważać, że nasz przedmiot jest najważniejszy. Bo też często się z tym spotykam, że my musimy się uczyć teraz na jakiś to przedmiot, ponieważ pani mówi, że to jest najważniejszy przedmiot w szkole. No, nie zgodzę się, pozwolę się nie zgodzić z tym. To jest błąd. I bohaterowie lektur obowiązkowych na koniec, no bo jako polonistka realizuję podstawę programową. I na liście lektur obowiązkowych, zazwyczaj właśnie przy lekturach, e, wspominam o tym, że są ludzie, którzy popełnili błędy. Świetnie wychodzą mi wtedy tutaj te bohaterowie dynamiczni. I mam tutaj ebenezeras kurba, Jacka Suplica Marka, Marka Winicjusza. E, o błędach wspominam też w kontekście dziadów, strzelca ze świtezianki i balladyny. I najważniejsze, że niektóre błędy są takie, które można naprawić. A są błędy, których nie możemy naprawić. Błędy, które można naprawić, to są najcenniejsze błędy i właśnie na tych błędach powinniśmy się uczyć. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Starałam się mówić szybko i postaram się Wam w jakiś sposób przekazać tę prezentację. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, Justyno. Bardzo na to liczymy, że podzielisz się właśnie swoimi prezentacjami. Pomysły świetne. Dzięki naprawdę jeszcze raz za Twoje wystąpienie. Bardzo dziękuję. Ja mam niezwykłą przyjemność zaprosić teraz, bo to już koniec tak naprawdę naszego dzisiejszego spotkania, organizatorkę, taką naszą perełkę. Patrycjo, zapraszam Cię, przejmij proszę głos. Ja chciałabym podziękować serdecznie wszystkim za spotkanie z nami, gdyż jest niedziela i wiem, że chcielibyście pewnie spędzić czas z rodziną, a jednak spędziliście na rozmowach o błędach. Serdecznie dziękuję Justynie, bo tak naprawdę gdyby nie ona, to to spotkanie by się nie odbyło. Bo tak myślałam, że może jakiś, jakiś webinar zrobić, ale gdzie? Sama to wszystko zrobię. A just na w zasadzie sama wyszła z inicjatywą, dlatego tutaj ze mną jest, jest moją prawą ręką, pomogła mi i miała do mnie ogromną cierpliwość, kiedy wczoraj robiliśmy testy, czy tutaj wszystko z tym względem zadziała. Metodą prób i błędów udało się. Także jestem zachwycona i bardzo wdzięczna, że jesteś tutaj ze mną. Mam nadzieję, że te dwa spotkania będą dla Państwa bardzo inspirujące. I że ta praca z błędem będzie dla Państwa łatwiejsza i na lekcjach, i w domu z własnymi dziećmi, i ogólnie w życiu. Może będziemy troszkę bardziej patrzyli na siebie łaskawym okiem dzięki tej dzisiejszej rozmowie. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział.